Zapraszamy serdecznie na wykład pod tytułem Pozycja Chin w gospodarce światowej, a wygłosi wykład pan Dominik Konieczny, Senior Fellow Ekspert do spraw gospodarki chińskiej Centrum Studiów Polska-Azja. Prosimy uprzejmie. Dzień dobry Państwu. Przepraszam, że taka jest formuła, że tu wszyscy, którzy występują, to mają ten przywilej i siedzą. Dominik Konieczny. Jestem obecnie senior fellow w jedynym tego typu w Polsce i, jeśli się nie mylę, w Europie Środkowej think tanku dedykowanym tylko i wyłącznie kwestiom Azji Wschodniej i Południowej. Poza tym prowadzę kurs w Kolegium Civitas dotyczący gospodarki chińskiej, indyjskiej i również ruszamy między innymi jako centrum z pierwszym też tego typu programem w Polsce studiów podyplomowych na Uniwersytecie Koźmińskiego dotyczącego prowadzenia biznesu w Azji. Chciałem jeszcze dodać, że zarówno wczoraj, jak i dzisiaj miałem tą przyjemność i też wysłuchałem kilka bardzo interesujących tutaj wystąpień wcześniej, co wpłynęło na to, że postanowiłem zmienić trochę moją prezentację, tak żeby w większym stopniu odnieść się do poruszonych tutaj wcześniej zagadnień, które z natury rzeczy tematu, na który dzisiaj rozmawiamy, dotyczyły czy poruszały bardzo często kwestie z zakresu gospodarki chińskiej. Ponieważ mamy opóźnienie, ja jakby przedstawię kilka takich głównych zagadnień dotyczących moim zdaniem najważniejszych, które tu się przewijały dotyczące gospodarki chińskiej. Oczywiście później będzie czas na dyskusję i doprecyzowanie pewnej kwestii. Oczywiście tak kształtowały się gospodarki od XV wieku. Jak na tym wykresie doskonale widzimy, Chiny, Indie to było ponad 50% światowego PKB. Dopiero po roku 1800, czyli rewolucji przemysłowej w Europie, Chiny to nazywają tak zwanym wiekiem upokorzeń, czyli wojny opiumowe, podbicie przez państwa zachodnie Chin, jakby ten znaczenie gospodarek Azji, zwłaszcza chińskiej, indyjskiej, zaczęło spadać. Wzrost ten nastąpił możemy obserwować od 1978 roku, czyli transformacji gospodarki chińskiej i nowych reform zapoczątkowanych przez Deng Xiaopinga. Jak widzimy, oczywiście to jest tylko prognoza, która nie musi się zawsze spełnić. Tu był rok 2020, w którym to gospodarka chińska przegoni amerykańską pod względem parytetu siły nabywczej. Natomiast według danych Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2000, na przełomie 15-16 roku, według parytetu siły nabywczej gospodarka chińska jest już większa od gospodarki amerykańskiej. Oczywiście, kiedy to będzie miało miejsce według kursów nominalnych, no, prognozy są różne, jest to pomiędzy 10 a 30 lat. Także jeśli myślimy o parytecie siły nabywczej, gospodarka chińska jest obecnie największą gospodarką na świecie. Dlaczego o niej tak się dużo mówi i dlaczego jest ona tak istotna? Tu widzimy, jaki jest udział wybranych państw w światowym wzroście PKB. Prognozowany udział na najbliższe 2 lata. I zauważmy, że 35% oczekiwanego wzrostu światowego PKB to jest dzięki gospodarce chińskiej. Jeśli dodamy do tego Indię, Południową Koreę, Indonezję i Japonię, to jest około 50% światowego wzrostu PKB. Czyli no, te dane ewidentnie wskazują, że to centrum gospodarcze świata jakby wędruje w tym kierunku Azji Wschodniej i Pacyfiku. Co to oznacza, że gospodarka chińska już według parytetu siły nabywczej jest największą gospodarką świata? Po raz pierwszy w historii kraj rozwijający się jest największą gospodarką świata. I po raz pierwszy od rewolucji przemysłowej największą gospodarką nie jest państwo Zachodu, tylko kraj rozwijający się Azji Wschodniej. I nie jest to również kraj liberalnej demokracji. Także widzimy, że
doszło do dosyć istotnych zmian w układzie sił na świecie. Oczywiście, jeśli mówimy o Chinach, to myślimy o, czy mamy takie skojarzenia, że największy importer surowców, największy konsument surowców, największy producent na świecie odzieży, największy producent elektroniki, największy emitent CO2 i tak dalej. I wrzuciłem tu Państwu jakby dwa wykresy, które to potwierdzają. Tak, w wielu aspektach Chiny są największe na świecie. Natomiast często stereotypowo myślimy, że te Chiny przez ostatnie 30 lat się nie zmieniły i one są cały czas krajem o taniej, jakby tanich kosztach siły roboczej. Ten wykres z prawej strony wskazuje, że tak już nie jest. Koszty siły roboczej w Chinach i wynagrodzenia w Chinach rosną w tempie dwucyfrowym z roku na rok. I już część produkcji, tej najprostszej, pracochłonnej, jest wypychana poza Chiny, do Indonezji, do Wietnamu, ponieważ w Chinach przestaje się już produkować produkty o dużym nasileniu pracochłonności. I na tym wykresie właśnie widzimy, że jak koszty pracy w porównaniu do innych krajów azjatyckich w Chinach wzrosły w ostatnich 26 latach. Nie zawsze też sobie zdajemy sprawę, że tak naprawdę produkty chińskie, czy produkty made in China, otaczają nas codziennie. I jest taka fajna książka pewnej Amerykanki, która spróbowała rok czasu funkcjonować bez kupowania produktów chińskich. I okazało się bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Od zabawek, poprzez rzeczy, poprzez elektronikę, telefony, telewizory, rzeczy, no cokolwiek nie chciała kupić w Stanach, zwłaszcza w Walmarcie, okazywało się, że większość, zdecydowana większość tych produktów była albo w całości produkowana w Chinach, albo jedynie ten ostatni etap produkcji finalnej dokonywał się w Chinach. Chiny są największym posiadaczem rezerw walutowych na świecie. Obecnie jest to około 3 bilionów dolarów. Co ciekawe, w ostatnich 2 latach te rezerwy stopniały z 4 bilionów dolarów. Oczywiście było to związane z odpływem kapitału. Władze w Chinach podjęły dosyć istotne kroki, które miały na celu zatrzymanie tego odpływu i jak na razie, czy jakby te dane, które mamy ostatnio, wskazują, że ten odpływ kapitału został zahamowany. Jeśli porównamy jakby ten zasób rezerw walutowych chińskich w porównaniu do pozostałych krajów, to widzimy, że ta różnica jest kilkukrotna. Oczywiście na korzyść Chin. Większość, może już nie większość, ale ponad 30% rezerw walutowych Chiny posiadają w dolarze. Znaczy one są denominowane w dolarze. Czyli de facto Chiny posiadają papiery wartościowe amerykańskiego rządu i amerykańskich funduszy. To ma oczywiście istotne przełożenie na relacje międzynarodowe, ale o tym trochę później. Natomiast jednym z ciekawych i często dyskutowanych aspektów dotyczących chińskich rezerw walutowych jest pytanie, jak wielka część tych rezerw jest trzymana w złocie. Oczywiście ostatnio rozpoczęła się dosyć ciekawa dyskusja o planowanym zabezpieczeniu juana w złocie, czyli Chiny miałyby docelowo zagwarantować wymienialność juana na złoto i także ta dyskusja dotyczy możliwości wprowadzenia przez Chiny rozliczania kontraktów w ropę naftową w juanie. Jeśli by się udało wprowadzić jakby te dwa elementy łącznie, to rzeczywiście będzie to bardzo istotna zmiana w relacjach międzynarodowych gospodarczych. Tu widzą Państwo, że jak na razie obecnie te rezerwy złota chińskie nie są wcale aż tak dużo. Najwięcej to Stany Zjednoczone, to jest ponad 8 tysięcy ton, Chiny to jest 1800 ton. Natomiast te rezerwy rosną. Na tym lewym wykresie
Ale widzą Państwo, że rezerwy chińskie złota rosną, natomiast udział dolara w rezerwach walutowych Chin spada. Oczywiście to jest jakby zamierzona i celowa polityka władz chińskich, gdyż trzymanie amerykańskich papierów no jest dosyć ryzykowne po prostu. Chiny sobie zdały z tego sprawę już kilkanaście lat temu. Jednym jakby z rezultatów, czy tak, jeden z rezultatów zmiany tego paradygmatu lokowania rezerw walutowych było tak zwane zachęcenie koncernów chińskich do wyjścia na zewnątrz, czyli lokowania swoich rezerw nie w amerykańskie papiery, które mogą się okazać w perspektywie w przyszłości nic nie warte, natomiast w twarde aktywa rzeczowe. To jest dosyć ciekawe, bardzo ciekawe zagadnienie, jak chińskie rezerwy walutowe trzymane w dolarze, czyli zakupy przez Chiny amerykańskich papierów wartościowych, przełożyły się na wzrost konsumpcji w Chinach i obniżenie ceny kredytu w Chinach. Oczywiście Chiny posiadają bardzo wysokie nadwyżki handlowe i te nadwyżki i napływające do Chin inwestycje zagraniczne były następnie lokowane w amerykańskie papiery wartościowe. Czyli jakby Amerykanie, rząd amerykański pożyczał pieniądze od Chin. Te zakupy chińskie umożliwiały również finansowanie deficytu amerykańskiego, co nie przekładało się na wzrost cen amerykańskich obligacji. I tani pieniądz, dostępność taniego pieniądza w Stanach jakby ułatwiało czy zachęcało konsumentów do zwiększonych zakupów. To oczywiście było przełożenie poprzez efekt majątkowy. Czyli de facto chińskie oszczędności umożliwiły szaleństwo zakupowe Amerykanom. Szacuje się, że dzięki chińskim zakupom amerykańskich papierów wartościowych rząd Stanów Zjednoczonych mógł otrzymać ich oprocentowanie o około 1-1,5% poniżej, gdyby Chińczycy nie kupowali czy nie lokowali swoich nadwyżek w amerykańskie papiery. Kolejny często podnoszony temat, to zwłaszcza przez Waszyngton. Zapewne Państwo o tym słyszeli i niejednokrotnie czytali, że Amerykanie domagali się od Chin umocnienia kursu juana. Twierdzili oni, że ten kurs jest sztucznie zaniżony i ten sztucznie zaniżony kurs powoduje potężny deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych z Chinami. Oczywiście, że ten kurs był zaniżony po to, żeby promować chiński eksport. Natomiast ten slajd pokazuje, czy jakby troszeczkę przeczy tym twierdzeniom amerykańskim, gdyż tu widzimy, że w latach 2005-2008 kurs juana się umacniał, natomiast deficyt handlowy amerykańsko-chiński rósł w tym samym czasie. Czyli jakby nie było bezpośredniego przełożenia kursu juana na deficyt handlowy amerykańsko-chiński. Jednym z istotnych elementów transformacji gospodarki chińskiej były zagraniczne inwestycje bezpośrednio. Oczywiście dlaczego one są ważne? Poza transferem kapitału umożliwiają one również transfer know-how i w ich wyniku też jest dostrzegany taki efekt spillovers, czyli jakby te inwestycje, czy jeśli jest dokonywana inwestycja w danym kraju, czy w danym regionie, powoduje ona jakby rozrost, czy rozpływanie się tych nowych technologii i nowych form zarządzania i tak dalej na poszczególne przedsiębiorstwa, które kooperują z tą główną firmą. I w pierwszym okresie transformacji Chiny właśnie postawiły na zagraniczne inwestycje bezpośrednie i były to setki miliardów dolarów, które napływały do Chin rocznie. Natomiast w pewnym momencie władze Pekinie stwierdziły, było to około 2000 roku, że już ta gospodarka ma na tyle potencjał, że teraz są w stanie, z jednej strony mają na tyle potencjał, a z drugiej strony istnieje dosyć istotna luka technologiczna,
której oni nie są w stanie przeskoczyć jakby własnymi zasobami. Jest to najwyższy czas, żeby chińskie firmy wyszły na zewnątrz, zaczęły nabywać i pozyskiwać zachodnie firmy, technologie, zaczęły się uczyć, jak się prowadzi ten biznes na Zachodzie. I na tym wykresie właśnie doskonale widzimy, że 2015 rok to był taki przełomowy rok, w którym po raz pierwszy chińskie inwestycje zagraniczne przekroczyły wielkość inwestycji napływających do Chin, inwestycji bezpośrednich napływających do Chin. Widzimy 2016 rok, to jest prawie 200 miliardów chińskich inwestycji na świecie. No prawie każdego dnia, prawda, słyszymy o jak to Chińczycy nabywają kluby piłkarskie, udziały w klubach piłkarskich, ostatnio udziały w bankach, udziały w europejskich koncernach, w portach. Także no, jakby dane statystyczne potwierdzają nam wzrost chińskiej aktywności na świecie. To są dane dotyczące Europy. To są skumulowana wartość chińskiej inwestycji bezpośrednich w Europie w latach 2010-2016. No i tu widzimy, że największymi odbiorcami tych inwestycji to są kraje zachodniej Europy, głównie Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Polska no jest jakby tak w drugiej połowie tych krajów, natomiast co ciekawe, Węgry, kraj o wiele mniejszy od Polski, natomiast wartość inwestycji ponad dwukrotnie większa od inwestycji chińskich, które napłynęły do Polski. Jakie są osiągnięcia gospodarki chińskiej? Wybrałem tylko kilka przykładów. Nie zawsze sobie zdajemy z tego sprawę, ale w Chinach jest już około 300 tysięcy milionerów i najwięcej 36% światowych miliarderów żyje w Chinach. Corocznie o kilkanaście milionów rośnie klasa średnia. I ona już powoli ma wpływ na to, co jest produkowane na świecie. Czyli jakby przechodzimy teraz z etapu made in China na created in China. To po prostu gusta klasy średniej w Chinach i generalnie w Azji Wschodniej w przyszłości będą kształtowały produkty, które będą produkowały na świecie. Dzięki reformom Chiny przyczyniły się w znacznej mierze do ograniczenia ubóstwa na świecie. Od początku tego okresu reform, czyli od 1980 roku do 2016, poziom ubóstwa w Chinach zmniejszył się o 800 milionów osób. To z jednej strony. Z drugiej strony, jeśli zobaczymy sobie na współczynnik Giniego, który nam wskazuje nierówność w społeczeństwie, to zauważmy, że poziom tej nierówności w Chinach jest zbliżony do Stanów Zjednoczonych. Czyli nie jest to społeczeństwo typowo socjalistyczne. To są oficjalne dane. Istnieją również dane opracowane przez Uniwersytet w Szanghaju, które wskazują, że ten poziom dochodzi już do 0,6. A wszystkie dane wskazują, że jeśli przekracza 0,5, to on może prowadzić do niestabilności społecznych. Dlatego jednym teraz z kluczowych wyzwań dla władz w Pekinie jest zagwarantowanie właśnie stabilności, utrzymanie tej stabilności społecznej. Dlatego tu są wymienione też dwa cele władz w Pekinie. 2020 rok, czyli to jest stulecie założenia partii komunistycznej, to jest budowa umiarkowania zamożnego społeczeństwa. Natomiast 2049 rok, czyli to jest stulecie utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej, celem władz chińskich właśnie jest stworzenie zamożnego społeczeństwa dobrobytu. I szacuje się, że to jest ten rok, że oczywiście gospodarka chińska na pewno, z wielkim prawdopodobieństwem może przegonić gospodarkę amerykańską. Natomiast należy pamiętać, że Chińczyków jest obecnie około 4 razy więcej niż Amerykanów. Czyli nawet jeśli te produkty krajowe brutto zrównają się, to i tak średnio każdy Chińczyk będzie 4 razy biedniejszy czy mniej zamożny niż Amerykanin. Kolejne poważne wyzwanie to środowisko. Oczywiście to jest dla wszystkich jasne. Zasoby wody, zanieczyszczenie. Najwięcej, chyba 6 albo 7 spośród 10
najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie to Chiny. Wody, rzeki są bardzo zanieczyszczone. No jakby temat poza dyskusją. I tutaj też sporo było o demografii. To jest również jedno z najpoważniejszych wyzwań, przed jakim stoją władze w Pekinie. Po pierwsze, starzenie się społeczeństwa. To też będzie jeden z pierwszych krajów, który zanim stanie się bogaty, społeczeństwo się już zestarzeje. To już widać przy planowaniu budżetu chińskiego obecnie, że coraz większa część tego budżetu jest przewidywana czy przeznaczana na jakby zabezpieczenie społeczne. To też będzie miało oczywiście bezpośrednie przełożenie na tworzenie systemu zabezpieczenia społecznego. Jak widzimy, w 1979 roku 7 osób pracowało na jednego emeryta, dzisiaj to jest 5,5, a w 35 będzie to przełożenie, że 2 osoby będą pracowały na jednego emeryta. Oczywiście duża dysproporcja pomiędzy w liczbie chłopców i dziewczynek. To też jest poważny problem społeczny w Chinach. W dużych miastach panowie mają bardzo duże trudności ze znalezieniem partnerki, które mają dosyć duże wymagania, również materialne w stosunku do nich. I left behind children, o nich też się ostatnio coraz więcej mówi, są to dzieci pozostawiane przez rodziców, które wyemigrowały na wschód za poszukiwaniem pracy. Szacunki wskazują, że jest to około 70 milionów dzieciaków, które są wychowywane w większości przez babcie i dziadków. Jakie są wyzwania dla polityki pieniężnej w Chinach? Oczywiście rosnące zadłużenie. O tym też ostatnio wiele się pisze. W wyniku kryzysu w 2008 roku i później załamania na giełdzie chińskiej w 2015, władze w Pekinie wpompowały bardzo dużo pieniędzy w gospodarkę. To spowodowało bardzo dynamiczny wzrost zadłużenia, które, jak tutaj widzimy, ono jest już większe od zadłużenia amerykańskiego. Oczywiście zadłużenie budżetu jest na poziomie 40 paru %. Natomiast jakby to jest suma wszystkich, czyli zadłużenie jakby konsumentów, to jest zadłużenie jakby budżetu państwa i to jest tak również dług korporacyjny. I w Chinach największa część tego długu to jest właśnie dług korporacyjny. Była też dyskusja już we wcześniejszych wystąpieniach dotycząca umiędzynarodowienia juana. I czy juan w przyszłości może zastąpić dolara? Oczywiście to jest temat na odrębną dyskusję, natomiast chciałem podkreślić, że to jest jeden z strategicznych celów władz w Pekinie. I od początku XXI wieku władze w Pekinie podejmują dosyć istotne kroki, ażeby do tego doprowadzić. Oczywiście to są bilateralne porozumienia swapowe o rozliczaniu wzajemnych rozliczeń w juanie, pomijając dolara. To jest możliwość emisji obligacji w juanie. To jest ostatnie wejście juana do koszyka SDR-a. To jest stworzenie swojego systemu płatniczego, który się nazywa UniPay. Natomiast pomimo tych wszystkich działań, znaczenie juana w międzynarodowych rozliczeniach jest nadal bardzo niskie. Obecnie to jest około 2%. To jest ten pierwszy wykres po prawej stronie, gdzie widzimy, że dolar to jest ponad 40%, euro to jest ponad 28%, natomiast juan to jest 2%. I co najgorsze, przez wiele lat ten udział juana w rozliczeniach międzynarodowych rósł, natomiast w ostatnich 2 latach zaczął spadać znowu. Także widzimy, że to jest jeszcze wiele do zrobienia. Rynki międzynarodowe nie ufają nadal juanowi, nie ufają, nie mają jakby pełnego zaufania do polityki prowadzonej przez władze chińskie. I tu na lewym wykresie okrągłym, on wskazuje wszystkie kraje na świecie, w jakich walutach trzymają swoje rezerwy walutowe. I też widzimy, że znacząca większość trzyma w dolarze. Natomiast tu jest takie trzecie pole malutkie, to jest około 1% rezerw światowych jest trzymanych w juanie. Także jakby widzimy, że oczywiście celem i Chiny wiele w kierunku podejmują, władze w Pekinie w tym kierunku podejmują, żeby juan był tą walutą międzynarodową,
Natomiast jeszcze daleka droga przed władzami w Pekinie. Taki ostatni, chyba jeden podsumowujący slajd dotyczący współpracy Polski z Chinami. Oczywiście zdanie jest jakby tutaj oczywiste, natomiast często o tym zapominamy i musimy pamiętać, że Chiny, podejmując swoje działania, myślą w perspektywie długoterminowej, często w perspektywie dekad. Natomiast u nas to podejście czy strategia dotycząca pewnych rozwiązań zmienia się co kilka lat. Przez to tu mamy taki deficyt jakby zdolności do wygrywania pewnych spraw w kontaktach z Chińczykami. I oczywiście to już Napoleon stwierdził, że jeśli się Chiny obudzą, to będą rządzić światem. Wydaje mi się, że to jest od rozpoczęcia reform przez Deng Xiaopinga Chiny się budzą. Olimpiada i 2008 rok, czyli światowy kryzys, to był jeden z takich istotnych kroków naprzód, gdzie Chinom udało się utrzymać dynamiczny wzrost gospodarczy. I jeśli nie wydarzą się jakieś nieprzewidziane czy obecnie niedostrzegalne zjawiska, to wydaje mi się, że no, Chiny w przyszłości będą kluczowym graczem, jeśli chodzi o tą sferę gospodarczą. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy w szczególności osoby będące na sali do zadawania pytań. Prośba jest o podejście do stanowiska tutaj z mikrofonem na dole. W międzyczasie zaczniemy od pytania, które nadesłał seminarzysta o Niku Paranoix. Jest pan w stanie ocenić wpływ Korei Północnej i jej programu atomowego na stabilność gospodarki chińskiej? Głównym celem władz w Pekinie jest utrzymanie stabilności na świecie, przynajmniej w regionie, bo to jedynie gwarantuje im długookresowy wzrost gospodarczy. I patrząc w tym kontekście, głównym celem Pekinu jest utrzymanie stabilności na Półwyspie. Upadek reżimu nie leży w interesie chińskim. To, co się obecnie dzieje, czyli eskalacja napięcia, też nie leży w interesie chińskim. I wydaje mi się, że wbrew powszechnej opinii, jak nam się wydaje, władze w Pekinie nie mają aż tak dużego przełożenia na reżim koreański, jak też nam się wydaje. Dlatego jakby nie ma tutaj nie dostrzegam tutaj bezpośredniego przełożenia. Natomiast w dłuższej perspektywie, jeśli by miało dojść do... Czy Chiny, w mojej ocenie, Chiny zrobią wszystko, żeby nie dopuścić do wybuchu konfliktu na Półwyspie. Dzień dobry. Mam właściwie trzy pytania, ale postaram się połączyć, żeby tutaj nie przedłużać. Bo my tutaj postrzegamy i mówimy cały czas o Chinach jako takim rosnącym nowym hegemonie. A moje pytanie jest takie, bo tu z pana prezentacji nie tylko wynika, że Chiny mają ogromne rezerwy walutowe denominowane w dolarze i w euro. To jest tam ponad połowa. Znaczna część. Po drugie, Chiny są mocno uzależnione od dostaw, znaczy od produkcji towarów, którymi odbiorcami są i Unia Europejska, i Stany Zjednoczone. I to w przeważającej ilości odbiorcami właśnie są te kraje zachodu, powiedzmy. I moje spostrzeżenie jest takie, że Chiny są bardzo uzależnione. Gdyby odbiór tych towarów się skończył, to będą miały potężne kłopoty, ponieważ mają bardzo dużą, tą tak zwaną mocną jałową, czy
czy no, te koszty wewnętrzne właśnie, które zaspokajają im produkcję na te kraje. Po drugie, gdyby w jakikolwiek sposób grały gdyby w jakikolwiek sposób te ich rezerwy walutowe zostały uwolnione i spowodowane byłaby tym obniżka i dolara, i euro, to też miałyby ogromne kłopoty, tak? Te ich wyniki ekonomiczne byłyby zaburzone. I trzecie takie moje spostrzeżenie, że wszystkie tutaj, jak to powiedzmy takie spojrzenie cybernetyczne, jeżeli spojrzymy, to jeżeli wszystkie takie zależności światowe weźmiemy pod uwagę, to Chiny absolutnie nie pełnią roli, ani nawet nie mają szans w tej chwili na pełnienie roli takiego światowego homeostatu. Takiego światowego organizatora wszystkich procesów, czy tak gdzie się łączą te nitki, no to przez właśnie ten cały system finansowy i odbiór towarów i tak dalej, no to tutaj chyba mimo wszystko Stany Zjednoczone z Unią Europejską dalej. Czyli ta jakby sfera energomaterialna, czyli produkcja tych towarów, to, że tam jest głównie to wszystko skupione, to nie jest takie jakby istotne. I tu moje pytanie jest takie, już dochodzę do tego pytania, czy my nie przeceniamy roli Chin w tej chwili i w tym pretendowaniu do roli światowego hegemona. Jak pan to widzi? Oczywiście ma pan rację. Natomiast do każdego z tych punktów się jakby się ustosunkuje i Chiny dokładnie dostrzegają te same problemy, na które pan wskazał. Jeśli chodzi o udział eksportu w chińskim PKB, oczywiście one są uzależnione nadal od tego eksportu i to dosyć istotnie. Natomiast jakby władze zdawały sobie z tego sprawę, jakby to był jeden z kół napędowych chińskiej gospodarki w trakcie transformacji. Natomiast kryzys w 2008 roku ewidentnie wskazał im, że to już jest czas, żeby ten proces przystopować. I jakby od kilku lat władze jakby wdrożyły szereg rozwiązań, których celem jest zwiększenie konsumpcji w PKB. Czyli jakby powiedział, że teraz czas, żeby nasz wzrost gospodarczy nie opierać na eksporcie, ale głównie na konsumpcji i inwestycjach. Oczywiście inwestycje od wielu lat grają istotny element w chińskiej gospodarce. Żeby zwiększyć konsumpcję, trzeba budować zamożność społeczeństwa. Natomiast, tak jak mówię, ma pan rację, że nadal są Chiny uzależnione od konsumpcji na Zachodzie, natomiast ten problem dostrzegły jakiś czas temu i robią wiele, żeby jakby z tej pułapki eksportowej wyjść. Kolejny problem, o którym też pan powiedział, dotyczący też Tak. O rezerwy walutowe, które no jakby tutaj euro i dolar tam stanowią bardzo no, główny czynnik. Tak, jakby ten problem, jak mówiłem, też on też jest od wielu lat dyskutowany i to nawet jeśli już na początku, jak Chiny zaczynały, bo nie miały co z tą nadwyżką dolarową robić, inwestowały dolary w papiery amerykańskie, to na przykład Paul Krugman, noblista, jakby krytykował z do Chin, mówił, no to jest największa głupota, no, lokować swoje nadwyżki w amerykańskie papiery, które de facto mogą się okazać bez większej wartości. No ale Chiny mają tak duże nadwyżki, które muszą lokować w obligacjach państw, że tak naprawdę tylko rynek amerykański był w stanie wchłonąć tą liczbę, czy te wartości. Natomiast, tak jak powiedziałem, Chiny też ten problem dostrzegły i od wielu lat podejmują, czy robią wiele, żeby ograniczać zakupy amerykańskich i europejskich papierów wartościowych, a inwestować w realne aktywa. To, co obserwujemy, co potwierdzają chińskie inwestycje bezpośrednie. Kolejny problem, o którym pan mówił też, że Chińczycy również dostrzegli ten problem over capacity, czyli po prostu oni już tyle u siebie wybudowali, a moce produkcyjne są tak duże, że już nie są, jakby nie są, ich rynek wewnętrzny nie jest w stanie zaspokoić tych mocy. I w tą strategię idealnie się wpisuje jedwabny szlak nowy, który właśnie ma umożliwić chińskim firmom wyjście poza granicę i realizowanie projektów poza granicami kraju. Także to jest też ten problem zdefiniowany i są podejmowane kroki, żeby to rozwiązać. Jeśli chodzi o rządzenie światem, czy przejęcie takiej roli, która będzie miała wpływ na kształtowanie tych relacji na świecie,
kilka lat temu powstała taka idea Chin Ameryki, czyli nowego G2, ale Chiny to odrzuciły. One powiedziały, że nie są jeszcze gotowe. To jest nie ten moment. Na razie musimy się skupić na własnym rozwoju. I dopiero jeśli osiągniemy ten poziom rozwoju i rozwiążemy takie kluczowe problemy, które dotyczą nas wewnątrz gospodarki, dopiero będziemy mogli wyjść na zewnątrz i włączyć się w rozwiązywanie światowych problemów. Na razie jeszcze na to nie jesteśmy gotowi. Oczywiście powoli wychodzą, prawda? Budują swoje bazy poza granicami, coraz bardziej angażują się w działalność ONZ-u, ale jakby oficjalnie przywódcy deklarują, to jeszcze nie ten moment na Chiny. To tylko takie jedno może nie pytanie, ale spostrzeżenie na koniec, że w takim razie ten jedwabny szlak, o którym mowa, z uwagi na to panowanie na morzach i oceanach przez anglosasów, jest tak naprawdę dla Chin być albo nie być. To jest tak i tutaj kluczowa jest Rosja tak naprawdę. Także takie moje tylko spostrzeżenie, chyba że pan chce się odnieść do tego. To... Tak, oczywiście tu w wielu dyskusjach ten jedwabny szlak przejawia się, czy jest opisywany jako coś takiego nowego, nowa chińska inicjatywa, coś takiego wymyślonego niedawno. Natomiast jakby ja to tak rozumiem po dyskusji z przedstawicielami Chin, że Chiny jakby inwestują, czy wyszły poza granice Chin gospodarczo już kilka lat, czy kilkanaście lat temu. I jak Państwo doskonale wiedzą, w różnych krajach są podnoszone głosy i obawy krytykujące te inwestycje, czy przejmowanie pewnych firm, czy wchodzenie w pewne sektory przez Chińczyków. I oni jakby, czy Pekin próbując rozwiać te obawy, czy próbując przekonać społeczność międzynarodową, że celem tych chińskich inwestycji jest zapewnienie dobrobytu dwóm stronom, czyli to ma być tam win-win situation, jakby zbudowały do tego swojego wyjścia poza granicę kraju taką pięknie brzmiącą czapę czy nadbudowę teoretyczną właśnie, która się nazywa tym jedwabnym szlakiem. Tak naprawdę od momentu ogłoszenia tego projektu nic nowego się nie stało. Chiny cały czas kontynuują i robią to, co robiły wcześniej, tylko teraz to jest pięknie nazwane i ma to uspokoić pozostałe kraje, że jakby te chińskie inwestycje będą z korzyściami dla dwóch stron. Oczywiście, jak pan powiedział, kluczowym elementem zwłaszcza tej części lądowej, jest Rosja. No, taka jest geografia i tutaj nie ma jakby wielu dróg manewru. Dziękujemy. Dwa ostatnie pytania. Prosimy o krótką odpowiedź. Seminarzysta Franco Polo Polo. Pytanie. Co Polska może zrobić, aby zainteresować Chiny inwestowaniem w naszym kraju? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Głowią się nad tym nasi urzędnicy, przedstawiciele ministerstw, naszej agencji, która odpowiada za inwestycje. Niestety nie jest to takie łatwe, bo działania administracyjne czy działania polityczne w kontaktach z Chinami są bardzo ważne, ale niestety one nie zastąpią dopasowania biznesu. I tu jakby inicjatywa musi być z dwóch stron. No, Polska, bo jak wiedzą Państwo, nasza nierównowaga w relacjach z Chinami handlowa jest jak 1 do 10. Czyli bardzo dużo importujemy z Chin, natomiast mało wysyłamy do Chin. I tu jest problem, co my byśmy chcieli sprzedać Chińczykom, a też co oni chcą od nas kupić. Ostatnio są modne jabłka i mleko. Natomiast część argumentuje, że to może nie tędy droga, że powinniśmy bardziej się skupić na technologiach, na innych takich rozwiązaniach IT. Natomiast, tak jak mówię, no tutaj nawet jeśli się zorganizuje 100 konferencji biznesowych, to w końcu dochodzi do tego brutalnego spotkania, prawda, przedstawicieli jednej i drugiej strony. No i my musimy im coś zaoferować w dobrej cenie, a oni muszą chcieć to kupić. I to musi się opłacać dwóm stronom. I tu jest ten problem, no i jakby tutaj ciężko zaproponować jedno czy dwa rozwiązania w dwóch zdaniach, żeby ten problem rozwiązać. Jakby z tym się borykamy od już kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Nie możemy jakby tej potężnej nierównowagi rozwiązać. Ostatnie pytanie nadesłał seminarzysta o niku R2D2 Toja.
Które z danych dotyczących gospodarki są weryfikowalne z zewnątrz Chin, a które podawane tylko przez rząd Chin? Są organizacje czy think tanki, które próbują szacować te dane. Natomiast no tutaj, jeśli chodzi o Chiny, to mamy potężny problem. Ja zajmuję się gospodarką chińską od 20 lat i tu ciągle jest ta kwestia, czy te dane są, na ile te dane są wiarygodne, a na ile niewiarygodne. Oczywiście od momentu wejścia Chin do WTO, te jakby standardy, Chiny zaimplementowały część standardów obowiązujących na świecie. Natomiast jeśli spotykałem się z przedstawicielami Chin w latach 90. czy w latach 2000, wtedy chińska gospodarka oficjalnie, według oficjalnych danych, rozwijała się około 10%, w tempie około 10%. Wtedy Chińczycy twierdzili, że te z poszczególnych prowincji, że te dane mogą być nawet zaniżane. Czyli po to, żeby jakby nie przestraszyć zagranicznych inwestorów, że grozi przegrzanie gospodarki. Obecnie, jak się spotyka z Chińczykami, oni twierdzą znów, że te dane mogą być zawyżane, bo jakby to tempo spadło i żeby znów nie przestraszyć inwestorów, żeby oni nie wyszli z Chin. Oczywiście powstawały też alternatywne mierniki. Jest taki miernik dotyczący wzrostu czy rozwoju dynamiki wzrostu PKB Chin, jest tak zwany wskaźnik Li Keqianga, obecnego premiera, który brał pod uwagę między innymi wielkość przewozów cargo, zużycie energii elektrycznej i tam był jeszcze jeden czynnik, ale jakby w tym okresie, kiedy to produkcja przemysłowa była takim tym głównym elementem napędzającym chińską gospodarkę, on miał jakby jeszcze takie, odzwierciedlał jakby wielkość tej produkcji i wzrost. Natomiast w obecnej sytuacji, kiedy to sektor usług coraz więcej waży w chińskim PKB, czyli przewozy cargo albo zużycie energii elektrycznej, już nie do końca tak odzwierciedla jakby te wzrosty PKB. Także no, wydaje mi się, że niestety musimy polegać na danych, które są prezentowane przez Chiny. Oczywiście patrzeć na nie chłodno, analizować, no i wyciągać wnioski. Dziękujemy bardzo za wykład i odpowiedzi. Kilkuminutowa przerwa techniczna i zaprosimy wszystkich oglądających i obecnych na sali na dyskusję prelegentów.